Przygotowałem trochę większą ramkę, żeby łatwiej było pokazać. I też tutaj, tam gdzie nitka jest przywiązana do tej ramki, to wygiąłem tą ramkę tak, żeby nitka nie mogła się ślizgać po ramce, co się okaże zaraz istotne. Jeszcze troszeczkę rozszerzę tą ramkę. Zanurzę ją w wodzie. Ostrożnie będziemy wyciągać. Ostrożnie, ostrożnie. O. No i teraz wyciągnęliśmy. Widać, że jest taka cienka błonka z wody. A jak to złapać? No i teraz jak pociągnę za tą nitkę w dół, to ta błonka będzie się wyginać. Widać, że ona się wygina, tak? Widać, że jest elastyczna. Teraz z jednej strony pękła, a pękła z obu stron. Powtórzymy to doświadczenie jeszcze raz. I teraz z jednej strony jest tylko błonka, no i teraz widać, że jak ja ciągnę za nitkę, to mogę tą błonkę napinać. Ona jest rzeczywiście elastyczna. No i to dowodzi elastyczności powierzchni wody dzięki napięciu powierzchniowemu.